Siema, 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 z tej strony ja, wasz ulubiony kierowca. Kurwa, proste, że tak. Proste, że tak. Witam wszystkich, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mam w sobie, znaczy w sobie, kurwa, przy sobie, ma pewien przedmiot, który otrzymałem wczoraj, ale generalnie mam taki, kurwa, świstek z literką P. Co znaczy przeszedł, udało się przejść, udało się zdać, udało się kurwa zdać to prawko. I tak jak mówiłem, bym zdał za pierwszym, gdyby nie te drzwi pierdolone, no to zdałem za drugim i tym razem nimi kurwa trzasnąłem jak ja pierdolę, się bałem, że szybę wypierdolę. No i co? I mówicie, że zdane to pijemy. Tak, nawet kupiłem napój, żeby z wami się napić. Tak jo. Bo nie łamię słów, które daję. Powiedziałem, że alkoholu nie piję, więc go nie ruszam, ale no. Możecie zauważyć teraz, znaczy wam pokażę po prostu, jak to wyglądało. Nie wiem, czy to będzie udostępnianie czyichś danych osobowych. W piździe to mam. Proszę bardzo. Tak on wygląda. Tak on wygląda, proszę bardzo. I teraz ktoś powie: bo tu jest kurwa, że negatywne. Nie, to jest, że skreślone w pizdu. Bo tego po prostu nie ma w Olsztynie, co nie? Tu jest przejazd przez tunel. Nie ma w Olsztynie tuneli, więc nie miałem przez co przejechać. Hamowanie awaryjne. Nie hamuje się awaryjnie już od dawna. Rozprzęganie. Nie miałem czego rozprzęgać, no bo nie jeździłem autem z przyczepą. Zachowanie w odniesieniu do poleceń osoby kierującej ruchem również nie miałem jak, bo policjant nie stał na... I nie włączyłem sobie muzyki w samochodzie, w ogóle nic nie było. Jechałem w kompletnej ciszy, zesrane jakie pierdole. I no, już wam opowiadam, jak to było. No to tak, siedzę sobie, to czekajcie, dajcie mi jakąś muzykę do opowiadania historii, bo w tle takie coś to raczej nie pasuje do opowiadania historii. Może być. No! Tak, egzaminator był giga z kurwielem, już wam opowiadam. No to tak, ja tam sobie siedzę w takim, jakby to powiedzieć, w takiej poczekalni. I przychodzi ziomeczek, 11:40, a ja byłem umówiony na 11:50 i ziomeczek przychodzi, mówi tak: pan Michał, a ja siedzę, patrzę na telefon i mówię, kurwa, 10 minut za wcześnie. To on chyba coś się śpieszy, żeby mnie oblać. A mówi, tutaj proszę za mną, my tam idziemy do tego auta. I on tutaj, wiecie, tam mi mówi, co tam. Zapisuje sobie tą karteczkę, że to ja i tak dalej. I mówi taka: dobrze, to proszę się przygotować tutaj, proszę otworzyć maskę i pokazać mi, gdzie jest wlot do spryskiwaczy. No to ja mówię, no jest tutaj. A on mówi, dobra, to już zamknę maskę. Pan włączy światła tylnie przeciwmgielne. No to ja, wiecie, przekręcam, kurwa, kluczyk w stacyjce, włączam światło przeciwmgielne, idę na tył i mówię taka: no to jest to tutaj, to tutaj. No mówi, dobrze, to pan wsiada. Ja wsiadam. Siadam w tym aucie. Ustawiam fotel. I dosłownie takie same wdechy miałem, nie? Takie, tak mówię, kurwa. Dobra. Lusterko lewe. Wsteczne. Prawe. Wciąż takie same wdechy, no kurwa, serce mi napierdala, myślę, że zaraz zginę. Mówię tak, kurwa, umrę zaraz, no kurwa, śmierć na miejscu. On mówi, proszę jechać, wiecie, bo tam jest ten taki łuk. Jadę, zatrzymałem się na tym, na jednej kopercie. I teraz wiecie, na wstecznym. Ja tak. Raz kozie śmierć, kurwa. Wrzucam wsteczny. Lewa noga na tym, kurwa, sprzęgle, trzęsie mi się jak ja pierdolę. Lewa noga mi się trzęsła ze stresu, myślałem, kurwa, że umrę. I wiecie, jak normalnie jeździłem sobie tak o, w szkółce, to jazda na łuku na wstecznym wyglądała tak o. Iu, kurwa! A teraz jadę tak. Kurwa. I kręcę tą kierownicą i tak, wiesz. Mówię, kurwa. I nagle, wiecie, gdzieś tyle. Było od kurwa tego pachołka jebanego. Ale przejechałem, udało mi się ten łuk pokonać. Jadę, zatrzymuję się. Mówię, dobra kurwa, jest! Jest ten łuk zaliczony, teraz to już z górki. I on mówi tak, no to pan pojedzie w lewo i tutaj pan się zatrzyma na górce. A ja tak, kurwa, dawno nie ruszałem z górki na zręcznego. Ale mówię, dobra,
Zaciągam ten ręczny, mówię tak, ja pierdolę sobie w głowie, nie? Oczywiście. I tak o, wciskam to sprzęgło, wciskam gaz, delikatnie popuszczam to sprzęgło, ściągam ten ręczny, jedzie. On mówi super, bardzo ładnie, odbije pan tutaj w lewo i na światłach wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy na miasto i ja tak, wiecie, jadę, odruchowo, kurwa, już autem mamy, zaczynam zapierdalać. I tak o... Wrzucam czwórkę, patrzę, 50 zaczynam przekraczać. Puszczam szybko gaz, kurwa, i delikatnie na hamulec, żeby nie przekroczyć tych 50, bo będzie chuj. Bo będzie chuj. Jadę równo 50, no jakby, wiecie, no kurwa, stoi jak chuj po nocy. Jadę te 50, je tam jeździmy po tym mieście i wjeżdżamy na drogę osiedlową. I ziomek mi mówi tak, na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. Ja jadę i on nagle... Ale mieliśmy skręcić w prawo. A ja tak. A mówię... ale bo ja nie zauważyłem po prostu, wie pan? A bo tam był, kurwa wiecie, bo tam był żywopłot. Ja mówię, ja pierdolę. I ja mówię tak o... To ja tutaj zawrócę, dobrze? A on mówi, no dobrze, to zawrócimy, to od razu odhaczymy zwracanie. Biorę, zawróciłem, pojechałem tam bardziej w to jeszcze osiedle. I on mówi tak o, tutaj pan zaparkuje po prawej. Zaparkowałem po prawej, wyjechałem, pojeździliśmy jeszcze trochę po mieście. Po tym jak tak zjebałem z tym skrętem w prawo, to obsrany byłem jak ja pierdolę, nie? Jechałem na trójce, nie jechałem ponad 40, cały czas 40 jechałem. I on mówi tak, a tam na początku pan tak ładnie biegami tutaj zmieniał i tak dalej, a coś się może z autem stało? A ja tak mówię, nie, bo ja po prostu, wie pan, stres mnie ten. A on mówi, proszę pana. Jesteśmy w samochodzie, a nie w gabinecie psychologicznym. Jeżeli chce pan porozmawiać o stresie, to porozmawiamy, jak wysiądziemy z auta. A ja tak mówię, kurwa, człowieku, bądź człowiekiem, kurwa! I wiecie, i potem już tak wiecie, dojeżdżamy już do tego Wordu. Ja tam zaparkowałem, wysiadam z tego auta, znaczy, wiecie, parkuję, wyłączam światła, tak dalej, stoję. I on mówi tak. No powiem panu tak, generalnie z tym skrętem, no to pan tutaj nie posłuchał, ale nie powodowało to żadnego, nie było to żadne zagrożenie i tak dalej, ładnie pan tutaj ten, zdał pan, a ja tak. Boże, dziękuję! Dziękuję panu bardzo, mówi, ale za co mi pan dziękuję? Ja mówię, no że tam, nieważne, dziękuję bardzo. I no, wziąłem, dał mi tą karteczkę, jest kurwa P, że przeszłem i kurwa zamówiłem dowód, znaczy prawko i 7 dni roboczych i można kurwa jeździć. Właśnie, wiecie co jeszcze dostałem? Patrzcie co jeszcze dostałem. Uwaga, dostałem... Jak wróciłem do domu, na moim biurku stało to. Takie coś stało, a w środku, oj, kurwa, odpadło. W środku są, kurwa, żelki! Pokcam! W środku są żelki, a już ich trochę ojebałem i mnie brzuch bolał. więc już ich nie jem, ale pewnie je zjem do końca. Ja wam powiem tak, ja na teorii to miałem generalnie taką sprawę, że zanim zaczniecie pierwszy egzamin, to macie pierwsze 5 pytań na początku. Ja tak siadam i tak robię te pierwsze 5 pytań i mówię, kurwa, ale oro, ale to łatwo idzie. I nagle prawdziwy egzamin zacznie się zaraz, a ja tak, o kurwa. I mówię, no to kurwa ciekawie. Ale tak, już potem z teorii zdajecie i jest essa. A, ale wiecie jeszcze czym ten ziomek mnie strasznie przestraszył? Wiecie czym mnie strasznie ten ziomek przestraszył na egzaminie, nie? W sensie już skończyliśmy ten egzamin, ja miałem, wiecie, już zdany papier w ręku i on tylko mówi tak, on mówi do mnie tak. A dlaczego pan czekał, aż pieszy zejdzie do samego końca na pasach? Czemu nie mógł pan jechać, tylko pan od razu... pan jeszcze czekał, aż ten ktoś zejdzie? A ja tak... No bo mnie tak uczyli, nie? Bo mnie tak nauczył mój pan instruktor. A on mówi... A jak pan z kimś jeździł, to ten ktoś czekał, aż ktoś zejdzie z pasów? A ja tak mówię... Nie. A on mówi... No właśnie. A ja tak stoję i wiecie, i mam w głowie, że... Czyli co, ja źle robię? On mówi, czyli pan jako jeden jeździ dobrze. A ja tak, kurwa, no nie strasz mnie, człowieku! I on, wiecie, mówię tak, ja pierdolę, no jaki chuj! Wiecie, tak pociągał, kurwa, za te sznureczki niepewności we mnie i mówię, kurwa, mać!
Człowieku! Na chuj ty mnie jeszcze tak, wiesz, stresujesz w tym, z tym wszystkim? Kurwa, no pojebany był ten ziomek. Takim chujem był totalnym. Bo wiecie, te emocje po zdaniu, że ja tak ustałem i wiecie, te emocje ze mnie schodzą, a on nagle jeszcze tak dodaje, kurwa, nutkę niepewności do mojego organizmu. Mówi TF, TF. Także no, to jest tip top, to jest tip top. Dobra, zrobimy to, bo mieliśmy to zrobić. Najlepsze zdjęcie z małpa Michel Słodkie. Jak coś, Michel Słodkie to jest taki profil na Instagramie, który bierze wszystkie moje zdjęcia, jakie są, i je przerabia na takie o właśnie. Dobra, no to z tych kurwa zdjęć tu, to im oto po lewej. To po prawej mi siada bardziej, szczerze mówiąc. Ale to dlatego, że generalnie lubię to zdjęcie po prawej bardzo. Ja bym wziął prawo, bardziej mi się podoba. Jedno jest to w ogóle zostało zrobione w Sopocie, a to zostało zrobione w jakimś losowym parku w Olsztynie. I tutaj mam fajniejsze włosy, Imo. Tutaj włosy mam zajebiste, także Imo prawo. Nie no, z kotem! Definitywnie, że z kotem. Definitywnie, że z kotem. To lewo. Dlaczego wy mi robicie zdjęcie, jak ja coś wpierdalam? The fuck? Nie no, za tego bica to lewo. Lewo. Kot, nie no, kot wygra, Imo. Kot raczej wygra wszystko, tak mi się wydaje. Znaczy posłuchać i znaleźć zamówienie, you know? A. No widziałem, kurwa. W ogóle to jest pojebane, że wy robicie screeny, kurwa. Że wy robicie screeny małego mnie ze spalonym autem. Tu jestem mały ja. Nie wiem, ile tu ja to miałem lat, kurwa. Nie wiem, ile miałem lat, ale za mną stoi spalona beta generalnie. To jest spalona beta w tle. I no. Trzymajcie się. Ja wam dziękuję bardzo za obecność. Zjedzcie obiad. Jeżeli będziecie oglądać FMA, to miłego oglądania. I pa pa. Kacę we wszystkich, koksami jesteście. Jebane la Ramblas. Im dalej w las, tym jest większy raban. Śmra. Nagle wszystko klei się jak Afgan. Który to już raz? Myślałem, że mam brata, ale to był prank. Myślałem, że jak D'Artagnan, wszyscy za jednego, że będziemy Armaniak. Pić, palić kanapis na wczasach, ale to był skam, jak Sakała.